Witajcie, dzień dobry. Z tej strony Krzysztof Markowski z kanału YouTube Krzysztof Markowski. I witam Was w serii Markowski czyta po krótkiej przerwie. Właśnie wróciłem z krótkiego urlopu i po ostatnim nagraniu związanym z Bruce'em Liptonem, z biologią przekonań, miałem bardzo dużo rozmów, bardzo dużo telefonów i zapytań, żeby ten temat troszeczkę bardziej rozszerzyć. Nie ma lepszej okoliczności, jak porozmawiać o Bruce'ie Liptonie i postarać się dać taki szerszy obraz tego, co chce nam ten człowiek powiedzieć. Będę się opierał na doskonałej książce Bruce'a Liptona Przeskok ewolucyjny. To jest książka, którą napisał, no spora księga, którą napisał razem ze Stevenem Bermanem, tak się chyba czyta, Od kryzysu do życia w harmonii. Czyli w jaki sposób on jako naukowiec, jako biolog, analizując to, co się dzieje w naturze, podpowiada, co możemy zrobić, a co robimy źle. Będę też w tym naszym spotkaniu opierał się na książce Honeymoon Effect, to jest również Bruce Lipton. Nie znalazłem polskiej, przeczytałem, pochwalę się Wam, przeczytałem po angielsku, jestem bardzo zadowolony. Również będę o tym mówił. Przez te kilkanaście minut również będę się starał Wam przekazać informacje, które były na wykładach Bruce'a Liptona, ponieważ jest bardzo dużo informacji, które on przekazuje osobiście. Więc tak, po pierwsze, on stara się odpowiedzieć i dosyć mądrze to robi, odpowiadając na pytanie, kim jesteśmy, czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, na jakim etapie życia w tej chwili jesteśmy na planecie, co się dzieje z planetą, kwestia efektu cieplarnianego, kwestia wyginania, dobrze powiedziałem, kwestia ginięcia gatunków. To, że jesteśmy w tej chwili w szóstym masowym wyginaniu gatunków. Pięć już wcześniej było. Lipton też bardzo fajnie mówi, dlaczego Darwin się mylił, dlaczego ewolucja polegająca na tym, że jesteśmy przypadkową mutacją genów, jest błędem. I to, że silniejszy wygrywa, również jest błędem, bo to pokazuje nam życie. Po owocach ich poznacie. Nie geny determinują nasz los. Czym jest świadomość? Jaki jest kolejny krok ewolucji? Razem czy osobno powinniśmy zadbać o tą naszą planetę, o uwagę dla naszego wspólnego dobra? Jak technologia nam jest w stanie w tym pomóc? Ile nas zostało w ogóle, jeśli chodzi o gatunki obecnie na planecie? Odpowiada również na pytania, czy kryzys, czy kryzysy to jest porażka, czy to są możliwości? Skąd się bierze taka ilość chorób obecnie w naszej cywilizacji? Bruce Lipton też podpowiada, że my tak naprawdę byliśmy już wcześniej na tej planecie. I to wielokrotnie. Co można sprawdzić, ostatnie odkrycia w Turcji pokazują, że cywilizacje zaawansowane były 5000 lat przed Eufratem i Tygrysem, czyli przed tą oficjalną datą powstania cywilizacji ludzkiej. Co to jest efekt setnej małpy? Jakie ma znaczenie dla nas? Co oznacza wziąć odpowiedzialność za siebie? Jak uwolnić się od farmacji? To jest też bardzo ważne, bo to jest jeden z programów, który nam zabiera zdrowie i energię. I czy Matrix, film braci Wachowskich, był filmem science fiction, czy dokumentalnym? I wreszcie miesiąc miodowy. Ponieważ materiału jest bardzo dużo, ja postaram się w 20 minutach zmieścić z tym i opowiedzieć, co tak naprawdę do powiedzenia ma nam Bruce Lipton. Otóż Bruce Lipton, tak jak mówiłem, w biologii przekonań, w tym odcinku Markowski czyta biologia przekonań, badał komórki macierzyste, zna się bardzo dobrze na biologii, obserwuje tą biologię i zauważył jedną podstawową rzecz. Natura, która jest w dysharmonii, pozbywa się gatunków. Podobnie jest w naszym ciele. Jeżeli mamy chorobę, to ta choroba wynika z dysharmonii, którą mamy w ciele. Krótko mówiąc, trzeba, żeby wyzdrowieć, trzeba wprowadzić harmonię w naszych ciałach, ponieważ składamy się, tak jak już to zostało policzone, z ponad 50 bilionów komórek, które współpracują razem. Tak naprawdę są zaprogramowane czy stworzone, jak tam sobie chcecie, po to, żebyśmy jak najlepiej funkcjonowali. Zobaczcie, wszystkie te procesy, które się odbywają w naszych ciałach, to są nasze ciała, to są genialnie zaprojektowane i wymyślone urządzenia. One funkcjonują w taki sposób, żeby wszystko się odbywało
sposób jak najlepszy dla nas. Czyli ta społeczność komórek, te 50 milionów, one nie tylko żyją. Każda komórka jest żywą istotą, każda komórka się odżywia, każda komórka oddycha, każda prowadzi wszystkie funkcje życiowe. I mało tego, wszystkie te komórki w nieustający sposób ze sobą rozmawiają. Co nam pokazuje ta kolonia komórek, którą jesteśmy? Bo jesteśmy organizmem składającym się z kolonii komórek. Mianowicie, że tylko w harmonii jesteśmy w stanie być szczęśliwi i zdrowi. I podobnie jest na naszej planecie. Jeżeli my żyjemy w tej chwili jako cywilizacja prawie 8 miliardów ludzi i żyjemy podzieleni, żyjemy w ciągłych kryzysach, w ciągłym stresie, który powoduje z kolei oddzielenie, który powoduje wojny, który powoduje problemy, no to tak naprawdę idziemy ku zakładzie. Jeżeli wybierzemy ten kierunek, czyli oddzielenie od drugiej osoby, zobaczcie, powstają mury. Nawet taki prosty, już pomijając podział na kraje, na granice, na społeczności, nawet w naszym kraju zobaczmy, jak jesteśmy pięknie dzieleni na partię A, partię B, ty jesteś taki, ty jesteś siaki. Będąc na plaży, miałem piękny przykład i zobaczyłem, w jaki sposób ludzie są oddzieleni od siebie parwanami, tak naprawdę powstają takie małe oazy, gdzie ludzie sobie odpoczywają teoretycznie. Zobaczcie, nawet na tej plaży widać, że mamy parawany przeciwsłoneczne czy przeciwwiatrowe. No ale jak nie ma wiatru, a przyszliśmy się opalać, to po co są te parawany? One tak naprawdę to jest taki mechanizm podświadomy oddzielania się człowieka od człowieka. My ze sobą nie rozmawiamy. Ja z moją rodziną byliśmy na kocu i troszkę czuliśmy się dziwnie, bo wszyscy dookoła byli poodgradzani, tak naprawdę nie było widać człowieka, dopóki nie szedł do wody bądź nie wracał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasza ewolucja w sensie fizycznym się zakończyła. Teraz następuje kolejny etap, który polega na tym, że jedynym rozwiązaniem jest ewolucja świadomości, czyli dowiedzenie się tak naprawdę, kim jesteśmy, jaka jest nasza rola i co możemy zrobić lepiej niż do tej pory. Bo już nie tylko Lipton, ale również epigenetyka wykazała, że Darwin się mylił. Walczenie o pozycję niczego nie da, bo będziemy walczyć tak długo, aż wyginiemy. Tylko współpraca. To, co pokazuje nam natura, czyli łamanie barier. Łamanie barier, które oddzielają ludzi. Empatia, pomoc drugiemu człowiekowi. Czyli podnoszenie poziomu świadomości nie tylko na ja i moje, ale przede wszystkim na my, razem, nasze. Tak? Jak ja mogę pomóc drugiej osobie. Efekt setnej małpy jest świetny, bo to jest eksperyment naukowy, który pokazał, w jaki sposób uczą się zwierzęta, w tym przypadku małpy. Na jednej z wysp japońskich była grupa małp, która żywiła się słodkimi ziemniakami. I teraz uwaga, bo to jest bardzo istotne w kontekście nas, ludzi. Te ziemniaki były brudne, one za każdym razem odczepywały przed zjedzeniem tego ziemniaka, ale któregoś razu w jednej z małp wpadł taki ziemniak do wody. I ona go wyciągnęła, zobaczyła, że jest czysty i zaczęła to robić. Inne małpy, które były w pobliżu, zaczęły ją oglądać i zaczęły się zachowywać dokładnie tak samo. Czyli nabrały nową umiejętność. I teraz uwaga. Dlaczego efekt setnej małpy? Dlatego, że policzono, że jeżeli około 100 małp zaczyna się zachowywać w ten sam sposób, to wszystkie małpy na wyspie natychmiast przejmują tą umiejętność, ale nie tylko na wyspie. Wszystkie małpy również na kontynencie, wszystkie małpy tego samego gatunku zaczęły tą umiejętność wykorzystywać. Co to oznacza? To oznacza, że nie trzeba podnieść świadomości czy zmienić sposobu myślenia całych 8 prawie miliardów ludzi na tej planecie. Wystarczy 1% osób na tyle świadomych, którzy zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakiej jesteśmy. A jakiej jesteśmy? Otóż nasza planeta w tej chwili, tak jak powiedziałem, jest w trakcie 6. masowego wymierania gatunków. Najszybszego ze wszystkich pozostałych. Ostatnie wymieranie gatunków było 65 milionów lat temu. Dotyczyło dinozaurów i tak naprawdę poza karaluchami i paroma innymi gatunkami większość gatunków wyginęła, bo takie wymieranie gatunków to jest 80% gatunków z planety. I co zrobiła natura? Natura odtwarza, tak, ten ogród, w którym żyjemy, w momencie takiego wyginięcia zaczyna od nowa kwitnąć. My jako ludzie niestety zachowujemy się jak pasożyci czy pasożyty, dlatego że nieustannie zatruwamy naszą planetę. Myślimy, że... Podam wam prosty przykład. Jeżeli mieszkam na wsi i obok
sąsiad pali ognisko, bo taka tradycja, że na jesień trzeba spalić liście, nie wyrzucić do kompostownika, tylko spalić. Jeszcze pół biedy, że są to liście. Ale jeżeli sąsiad na to ognisko wrzuca na przykład dywan, czy tapety, czy jakąś folię, tak, bo jest to mu niepotrzebne, to jest brak świadomości, brak wiedzy, jakie efekty wyrządzi nie tylko sobie, ale też innym, bo my żyjemy w zamkniętym ekosystemie. Jeżeli niszczymy matkę naturę, my tak naprawdę nie wzięliśmy się z tyłka, my jesteśmy częścią matki natury. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, bo podcinamy gałąź, na której siedzimy. I tak jak mówię, przekazywanie wiadomości, to co bardzo pięknie opisuje Lipton, to jest wykorzystanie internetu. Internet jest naszym układem nerwowym planety, bo ewolucja świadomości to inna od tej darwinowskiej, dotyczy wzrostu świadomości, która tak naprawdę jest dostępna dla organizmów, które mają bardzo mocno rozwinięty układ nerwowy. Zobaczcie, gatunki na tym najniższym poziomie, czyli jednokomórkowe czy wielokomórkowe, mają bardzo słabo rozwinięty układ nerwowy. W związku z tym tak naprawdę reagują tylko biologicznie na to, co się dzieje i dążą do tego, żeby się rozmnożyć czy przetrwać. Natomiast my jako ludzie, będący na tak zwanym szczycie drzewa życia, mamy samoświadomość. Czyli wiemy o tym, o czym teraz do Was mówię. Tak? I teraz ta samoświadomość pozwoli, może nam dać dwie możliwości. Albo faktycznie zaczniemy się dzielić tą informacją i zmieniać od siebie, bo zmiana musi nastąpić od nas. To nie może być zmiana, że tak jak się dzieje teraz. Jedni krzyczą na drugich, wy się zmieńcie. Kto chce zmiany, kto chce zmiany. Wszyscy podnoszą rękę. Kto chce się zmienić? Nikt nie podnosi ręki. Zmiana musi nastąpić od nas. Nie zmusisz innych ludzi żadnymi argumentami, już tym bardziej emocjami i krzykiem, do zmiany. Możesz pokazać im, że jest inny sposób życia. Zobaczcie, też taka rzecz, która mnie naszła ostatnio, to kwestia dbania o siebie jest adekwatna do poziomu świadomości, bo jeżeli ty jesteś świadomy tego, że szkodzisz swojemu zdrowiu i za chwilę może cię nie być, albo zachorujesz ciężko i niestety będziesz musiał sprzedać cały majątek, bądź rodzina będzie musiała ci pomagać, albo staniesz się kaleką, bo kwestia tego, że coraz więcej osób choruje, to już jest kwestia bezdyskusyjna. Więc jeżeli ty zaczynasz dbać o swoje zdrowie, to zaczynasz dbać też o swój mental, swoją świadomość. Chińczycy nie rozróżniają choroby fizycznej od choroby ciała, od choroby umysłu. Oni to traktują jako całość. W związku z tym, jeżeli chcesz zacząć w ogóle jakąkolwiek zmianę, najpierw zacznij od siebie. Zacznij dbać o siebie. Zacznij dbać o swoje zdrowie. Jak zaczniesz dbać o swoje zdrowie fizyczne, pojawi się zdrowie umysłu. Pojawi się zdrowie umysłu. Bo kolejna bardzo ważna rzecz. Cywilizacja stresu, bo taką cywilizacją jesteśmy w tej chwili, to jest cywilizacja, która jest karmiona strachem i karmiona stresem. Jak myślicie, po co? Dlaczego 90% wiadomości, które są w informacjach, są negatywne? Żebyśmy się bali. A jak się człowiek boi, żyje w stresie. A jak żyje w stresie, to wyłącza się natychmiast jego część mózgu czy umysłu odpowiedzialna za kreatywne myślenie i za inteligencję. Dlatego, że człowiek w stresie działa reaktywnie. Jest problem, reaguje na problem. Jak się zachować? Jest problem, reaguje na problem. Ktoś go zaczepi, odburknie. Tak? Wyłącza nam się kwestię myślenia inteligentnego i własnej kreacji. Więc bardzo istotne jest, żebyście to zrozumieli, że zadbanie o siebie, zadbanie o swoje zdrowie to nie tylko kwestia zdrowia fizycznego, to jest kwestia zdrowia przede wszystkim psychicznego i tego, czym jest świadomość. Więc to jest bardzo ważne. Co jeszcze warto powiedzieć? Wiecie, to się mogą wydawać informacje smutne, informacje tragiczne, ale jak fajnie powiedział David Hawkins, który jest ekspertem i wykładowcą w dziedzinie procesów umysłowych, bardzo niestety nieżyjący, ale bardzo cenne jego książki. On powiedział coś takiego: ludzkie tragedie są okazjami zsyłanymi przez Boga. I tutaj bym się absolutnie z tym zgodził. My tak naprawdę nie zrobimy nic, dopóki nie mamy potężnego ciśnienia do zmiany. Jeżeli ktoś coś nam nie grozi. Jesteśmy na tyle leniwi jako gatunek, że dopiero kiedy my musimy się zmienić, kiedy już nie możemy, nie mamy innego wyjścia, dokonują się zmiany. A teraz mi sąsiad tutaj kosi. O, i właśnie przestał. W związku z tym jest to bardzo, bardzo ważne, bo to, że właśnie chorujemy masowo, to jest odzwierciedleniem tego, w jakim stanie jest nasza cywilizacja, w jakim stanie jest nasza populacja na Ziemi.
Mamy kryzys przywództwa na wszystkich szczeblach, który przenosi się na nasze rodziny, który przenosi się na nas. To jest też kwestia tego, co robi z nami farmacja. Zobaczcie, osoba, która działa reaktywnie, działa w stresie, jest bardzo podatna na reklamy. Tak? Jest informacja, że jest jakiś nowy lek, lecisz do apteki. Tak naprawdę, jak się spyta aptekarzy, jak się pojawia w telewizji reklama, to na drugi dzień są kolejki po ten lek. Bo nam się wydaje, że ten lek nam pomoże. Zapomnijcie o tym. Natura ma wszystko dla nas. Ty nie potrzebujesz leku, chyba że jest zagrożenie życia, coś takiego, co wymaga interwencji, ratowania, to rozumiem. Natomiast w przypadku chorób przewlekłych, w przypadku twojego zdrowia, twojej równowagi w ciele, ty nie potrzebujesz leków. To są sztuczne substancje, które ci szkodzą. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałem się z wami podzielić, mianowicie kwestia filmu Matrix. Kto widział braci Wachowskich, science fiction, gdzie ludzie są bateryjkami wykorzystywanymi do tego, żeby no, dostarczać po prostu energii. Tam jest taka słynna scena dotycząca niebieskiej, czerwonej pigułki. Czyli niebieska pigułka, którą Neo może wziąć i zapomnieć o tym, że znalazł się w dziwnej sytuacji, że widzi dziwne rzeczy, wróci do swojej codziennej rutyny i czerwona tabletka, czerwona pigułka, która pozwoli mu zajrzeć głęboko w prawdę, dowiedzieć się tak naprawdę, co za tym wszystkim się kryje, dlaczego takie dziwne rzeczy się dzieją. I Lipton fajnie to porówna, mówimy, przynajmniej raz w życiu bierzemy czerwoną pigułkę i tak naprawdę cała ta iluzja, która jest przed nami tworzona, znika. I to jest moment, kiedy jesteś zakochana, kiedy jesteś zakochany. To jest ten moment, kiedy bierzesz czerwoną pigułkę. W momencie, kiedy żyjesz i masz straszną pracę, jesteś niezadowolona, niezadowolony, twoje życie wydaje się tragedią, nagle spotykasz tą jedną osobę, w której się zakochujesz i wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Nieważne są wiadomości tragiczne, nieważne jest to, że pada deszcz, nieważne, że jest ciepło czy zimno. Praca nagle staje się znośną pracą. Zmienia się cała nasza percepcja w stanie zakochania. Dlaczego? Bo w stanie zakochania przestajemy odtwarzać programy. My jesteśmy zaprogramowani na właśnie reakcję. Problem, reakcja, problem, reakcja. W momencie, kiedy się zakochujesz, uruchamia się twój umysł kreatywny, twój umysł logiczny. To, co się działo wśród wielkich artystów w całej historii, kiedy nagle muza zstąpiła. Najczęściej było tak, że się zakochał i zaczął tworzyć piękne rzeczy. Wtedy powstają wspaniałe rzeczy, więc kwestia zakochania się to jest właśnie moment, kiedy ty bierzesz czerwoną pigułkę i zaczynasz widzieć na oczy i słyszeć tak naprawdę, co się dzieje. Więc to, do czego was zachęcam, to po pierwsze zachęcam was do przeczytania przeskoku ewolucyjnego od kryzysu do życia harmonii, bo on tutaj opowiada, w jaki sposób możemy wyjść z tego kryzysu, w którym jesteśmy. Ewidentnie, tak jak powiedziałem, kryzysu władzy, kryzysu środowiskowego, kryzysu mentalnego. Kwestia zakochania się w życiu, zakochania się w sobie. Tego wam serdecznie życzę, żebyście się zastanowili, jaka jest nasza rola, co możemy dać innym. To, że możecie przekazać tą informację, którą ja do was nagrywam, innym osobom. Każda informacja, która jest przekazana dalej, może obudzić kolejną osobę. Pokazać, że są inne możliwości niż ciągłe naparzanie się, niż ciągły stres. Tak naprawdę jesteście wspaniałymi osobami, wspaniałymi istotami, które mogą dużo, dużo więcej, mają ukryty potencjał. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, nie doczekajcie momentu, takie pytanie zapadło, gdzie jest najwięcej niewykorzystanych potencjałów, gdzie jest najwięcej nienapisanych książek, niestworzonych dzieł, no na cmentarzu. Więc nie czekajcie do tego momentu, aż was nie będzie. Macie w sobie dużą moc, możecie bardzo dużo, a z mojej strony bardzo serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli te informacje są wartościowe, chcielibyście coś dodać, skomentujcie. Jeżeli uważacie, że warto, podzielcie się tą informacją. Podzielcie się przeskokiem ewolucyjnym, podzielcie się pracą Liptona, czytajcie i podnoście swoją świadomość. Tak naprawdę nasza ewolucja jako gatunku ludzkiego to jest ewolucja świadomości. My już cieleśnie się nie zmienimy.
Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe. Do zobaczenia następnym razem. Zasubskrybuj sobie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pa!